Czemu się, ale czemu się obróciłeś? Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Błażej Augustyn. Dzień dobry. Witam, miło mi. Jeszcze dwa dni temu, gdybyśmy rozmawiali, pewnie nie byłoby takiej sytuacji, że w takich okolicznościach się spotykamy, bo wczoraj zostałeś ogłoszony jako przeciwnik na zastępstwo dla Dominika Pudzianowskiego. Jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy? W jakich okolicznościach byśmy się spotkali, jeśli nie ta? No, gdybyśmy rozmawiali, ale nie rozmawialiśmy. Dobra, przejmuję się. Jeszcze będzie dobrze, chłopie. Musisz się uczyć, Tomek, od najlepszych. Czemu się obróciłeś? Nie wiem, ja nie pamiętam tego. Nie pamiętam tego. Mi lekarz na podłodze mówi, czemu ty się obróciłeś? Wiesz, co ja zrobiłem? Kurwa, ja nie wiem. I wtedy on mi bombę zajebał, tak? Dobra, no, mały przerywnik. W jakich okolicznościach byśmy rozmawiali, może byśmy się poznali gdzieś w restauracji albo na mieście, ale jest mi niezmiernie miło, no przyjąłem to tak na dobrą sprawę z biegu. Cieszę się, że tak zrobiłem, cieszę się, że przeżywam nowe emocje. Fajnie mi jest, dobrze się czuję. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o obóz przygotowawczy? No bo jeśli wchodzisz na zastępstwo w ostatniej chwili... Nie było obozu przygotowawczego. Nie robiłem nic kompletnie, no mówię, ostatnie dni... Miałem sporo imprez rodzinnych, chrzciny, pępkowe, przyjaciół, kumpli i tak dalej. Było więcej imprezowania niż tak na dobrą sprawę, czy biegania, czy trenowania, no ale całe życie trenowałem sport, więc coś tam jednak zostało w tym organizmie. Ale tutaj z piłki nożnej do MMA i ile czasu w ogóle trenowałeś? No bo teraz nie było obozu przygotowawczego, ale trenowałeś, da się to zauważyć na twoim Instagramie też. Tak, ja nie ukrywam, że trenowałem, bo zawsze mnie to jarało, ale bardziej w formie zabawy takiego bakcyla miałem, żeby potrenować trochę boks, trochę kickboxing, trochę jiu-jitsu. I tak sobie mieszałem, chodziłem, no i coś tam mi zostało i wykorzystałem to po prostu. Tyle, ile miałem, to zrobiłem. No, oryginalnie na tej karcie walk na Cloud MMA 1 ciebie nie było, ale czy gdzieś tam były już jakieś rozmowy, żeby wyjść do oktagonu na kolejnych edycjach tego wydarzenia? W sensie teraz? Trwały czy... rozmowy. Trwały rozmowy. No nie trwały rozmowy, tylko ze Sławkiem rozmawialiśmy na ten temat. Sławek wiedział, jaki jestem, że mam zajawkę, że lubię się bić, że nigdy nie boję się żadnych wyzwań i tyle, wiedział tylko tyle i wczoraj zadzwonił dosłownie podczas obiadu do mnie i zapytał się, czy podejmę się tego wyzwania i od razu mu powiedziałem, że tak. No. Jesteś chyba jednym z niewielu zawodników, bądź pierwszym, z którym w ogóle rozmawiam, który podczas obiadu odbiera telefon i bierze walkę, jeszcze po czym następnego dnia przychodzi i ją wygrywa. Zdziwiłem się po prostu, bo dawno Sławek do mnie nie dzwonił, raczej widywaliśmy się w innych okolicznościach. Ale... Ze Sławkiem to możemy się spodziewać w jakich. Tak. I po prostu odebrałem i cieszę się, że to zrobiłem, cieszę się, że na to się zgodziłem. Jest fajnie. Poza tobą środowisko piłkarskie reprezentuje tutaj również Tomasz Hajto. Jak ty widzisz to zestawienie ze Zbigniewem Bartmanem? Co może tutaj zadziałać na korzyść jednego bądź drugiego? Słuchaj, z Tomkiem znamy się od wielu lat, kumplujemy. Liczę na niego bardzo i wierzę, że wygra. Myślisz, że jeszcze większa ilość piłkarzy, tak jak jest to zapowiadane, pojawi się tutaj, na przykład twoich znajomych w tej federacji? Nie mam zielonego pojęcia, to już tutaj. Mówisz, nie, że... To nie jest pytanie do mnie, no. Mówisz, że... No na pewno gdzieś tam w środowisku rozmawiacie, mówisz, że... Rozmawiamy, no znam wielu piłkarzy, którzy na pewno by się odważyli wejść. Może inaczej, odważyli. No, na pewno lubią to i tylko pytanie... Oglądać, a próbować i później podjąć się nawet chociaż głupiego sparingu, no są to dwie różne rzeczy, no to nie mogę za nich powiedzieć, bo może się okazać, że lubią oglądać, że mają agresję w sobie i że wydaje im się, że lubią się bić, a nie będą tego potrafili robić, no to... W ogóle dla niektórych zawodników to jest taka wymarzona opcja, wejść dzień przed walką i ominąć wszystkie te medialne obowiązki typu konferencji i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, jakie ty masz podejście do tego, bo przychodzisz ze świata sportu zawodowego, tutaj, gdzie dzieją się naprawdę rzeczy nie z tej ziemi. Nie wiem, czy ty obserwowałeś te konferencje, widziałeś, co tam się działo i o co w tym świecie chodzi. Na pierwszej konferencji Cloud nawet byłem i oglądałem z bliska. Drugą... I przez drzwi oglądałem na telefonie, ale słuchaj, no na pewno
na pewno wzięcie walki dzień przed jest dużo korzystniejsze na pewno. Bo to... Czyli nie chciałbyś brać udziału w tym wszystkim? No, nie chciał, no jak będę musiał, no to będę brał. No, nie mam, mam język, umiem mówić, więc dam sobie radę. Jasne, bo można to załatwić z takiej strony profesjonalnej i wiele osób jest takich, które przychodzą i mówią, że chcą normalnie porozmawiać. Będę z siebie robił też pajaca, nie imbecyla, bo nie tędy droga, ale, no, ale uwierz mi, że dam sobie radę. No. No tutaj Cloud jest pierwszą federacją na rynku, która angażuje aż tak dużą liczbę sportowców już od pierwszej gali. Myślisz, że to pójdzie w dobrym kierunku, tak patrząc z perspektywy czasu, jak wcześniej wyglądały te freakfighty? Myślę, że mieszanie ogólnie sportowców z freakfighterami, no to wiadomo, no każdy ma swoją rzeszę kibiców. Jeśli wrzucisz tylko jednych, no to gdzieś się coś zaburza. A tu jest praktycznie... z każdego sportu, czy nie wiem, czy z internetu ludzie i tak dalej. To jest fajna mieszanka wybuchowa, tylko takie coś. Powiedz, czy złapałeś zajawkę i chciałbyś jeszcze raz wyjść do tego oktagonu tutaj? No na pewno, no pewnie, że tak. Ale tak rozważałeś, kto z tego świata ewentualnie mógłby stać się potencjalnym przeciwnikiem, czy chciałbyś właśnie sportowca, kogoś ze swojego świata? Nie myślałem o tym, bo nawet nie miałem czasu i nie myślałem w ogóle, że się tu pojawię, a teraz wiesz, na chłodno ciężko, w sensie musiałbym ci to powiedzieć na chłodno, a teraz się za dużo dzieje i... Nie mam zamiaru się wychylać. I czas na świętowanie zwycięstwa. Tego ci życzę, żeby ten wieczór był udany. Dziękuję bardzo.